Więc pracy w branży zacząłem. Kurde, to będzie 2009-2010 chyba rok. W firmie, która startowała w branży kolektorów słonecznych. To jest firma, w której się strasznie dużo nauczyłem. Bardzo dużo zawdzięczam wielu osobom, które tam były i też wiele osób, które dzisiaj są w strefie, tam też właśnie poznałem. De facto, moje życie rodzinne, można powiedzieć, że się trochę tam ukształtowało więc tam pracowałem przede wszystkim pod kątem kolektorów słonecznych, najpierw jako doradca, później jako kierownik, później gdzieś tam dalej w strukturze. Finalnie nasze drogi się gdzieś rozeszły z różnych powodów, nie ma co o nich teraz mówić. No i powstała strefa energii, gdzie stwierdziłem, że odnawialne źródła energii to jest coś, w co ja przede wszystkim bardzo, bardzo głęboko wierzę. A jeśli w to głęboko wierzę, to wydaje się, że to jest taki punkt wyjściowy do tego, żeby robić fajne rzeczy, a do tego, jak się znajdzie fajnych ludzi, żeby robić fajne rzeczy, no to... Pff. Co więcej jest, jest potrzebne i no i tak się zaczęła moja przygoda, ogólnie w odnawialnych źródłach energii, trwa do dzisiaj. Dalej dzisiaj jestem do tego do rozwiązań, które proponujemy, ale ogólnie do odnawialnych źródeł energii, no przekonany strasznie. Jakby nie patrzeć, jest to jakaś przyszłość, to nie jest główny powód, bo to że gdzieś w przyszłość musimy mieć w odnawialnych źródła energii, że gdzieś te. Kopalniane, że tak powiem, się wyczerpują, idziemy w stronę ochrony środowiska, ekologii itd., itd. To przy okazji, że to wszystko też się spina ekonomicznie, fajnie dla ludzi, że mam takie poczucie, że pomagamy ludziom, że faktycznie zmieniamy w jakimś stopniu ich życie czegoś więcej. Tym bardziej z fajnymi ludźmi na pokładzie. Więc jak długo jestem związany ze strefą energii? Mniej więcej od początku jestem związany ze strefą energii, czyli to jest w takiej formie, chyba 14 czy 15 rok, jeśli dobrze kojarzę, 2014 oczywiście. I od samego początku wydaje mi się, że robiłem chyba wszystko w tej firmie: od robienia Dora, czyli pukania od domu do domu, żeby znaleźć kogoś, kto mógł być zainteresowany tym, co byśmy chcieli zaproponować, przez umawianie spotkań na telefonie z zimnej bazy, więc też usłyszałem różną. Porcje nie, nie do końca przyjemnych słów od ludzi przez samo sprzedaż, przez wystawianie faktur, zamawianie sprzętu. Jedyne, czego nie robiłem na pewno to i nie umiem tego robić, to instalowanie. że mam wiele ręce do manualnych rzeczy, więc jestem tam, gdzie wychodzą mi rzeczy lepiej. Więc zrobiłem chyba wszystko. Tak mi się wydaje przez te dobrych kilka lat w strefie. Wydaje mi się, że większość stanowisk czy większość zadań, które są realizowane raczej rozumiem. Tak mi się wydaje. Na pewno fajne, że, że dużo fajnych ludzi przez ten czas zdążyłem poznać, czy dzisiaj są firmy, czy ich nie ma. Z jakąś częścią utrzymuję dalej kontakt. To jest coś, co jest na pewno bardzo fajne, że firma, gdzie chcieliśmy zrobić coś fajnego, czuje, że robimy coś fajnego, a faktycznie po drodze bardzo wiele fajnych ludzi, fajnych osób, z którymi dalej utrzymuję kontakt, też prywatny. Super. Z czego jestem najbardziej dumny. Z wielu rzeczy jestem bardzo dumny i prywatnie. I, I zawodowo. Jeśli zawodowo tego byśmy wyszli, to najbardziej dumny chyba jestem, jeśli chodzi o mnie, z wytrwałości, jaka mi do dzisiaj towarzyszy, z samodzielności w takim sensie, że kiedy zaczynaliśmy, to bez inwestorów, bez wsparcia zewnętrznego, z, z własnymi środkami, z własnymi umiejętnościami, z własnymi rękami, że tak powiem, do pracy. I dumny jestem z tego, że. Od startu bez niczego, bez biura, gdzie pierwsze spotkania były w galerii Bronowice, rekrutacje gdzieś w, w jakichś kawiarniach, do tego, że dzisiaj mamy kilka tych oddziałów, kilka biur, ponad 100 osób zatrudnionych, robimy fajne rzeczy z fajnymi ludźmi, no to ten etap, cały ten proces przejścia, to jest coś, z czego jestem niesamowicie dumny, że mimo różnych trudności, które były po drodze, no że sobie z tym poradziłem, to na pewno. Druga rzecz, z której jestem bardzo dumny, też powiedzmy zawodowo, to jest to, co kurczę, ciągle powtarzam, zauważyłem: to ludzie, zdecydowanie ludzie, to jest to, że, że czujesz raz, że oni dają fajną energię, pozytywną energię przede wszystkim, i w ten sposób faktycznie bardzo fajnie się na co dzień przychodzi do pracy, bardzo fajnie się na co dzień działa. Wiadomo, że są problemy, wiadomo, że są wyzwania, wiadomo, że są trudności, wiadomo, że są błędy, ale to nastawienie, zaangażowanie w to, i takie poczucie, że robimy coś razem, fajnego, że w jakimś kierunku zmierzamy, to jest coś, co daje mi niesamowitą dumę. I do tego jak dołożę to, co powiedziałem wcześniej, czyli, że niezależnie od tego, gdzie, gdzie są niektóre osoby, które są lub były w firmie, czasami nasze drogi się rozeszły. To wydaje mi się, że chyba ze wszystkimi, albo na pewno z większością, na dobrej stopie utrzymy, utrzymujemy lepszy lub gorszy kontakt. Z niektórymi można powiedzieć, że się znam dość dobrze prywatnie. I to jest coś, co mnie strasznie cieszy, że, że tu było coś, co można powiedzieć, że się robi zawodowo, ale w gronie trochę przyjaciół. No to wydaje mi się, że chyba cholera nie ma lepszej rzeczy na świecie. Jeśli faktycznie, jak to oceniam, oceniam to tak, że po pracy mam ochotę się z tymi ludźmi spotkać. To chyba o to chodzi, jak dla mnie. I to jest ta miara, którą, że jeśli miałbym sobie powiedzieć, kurde, jest jakieś wyjście tam firmowe, czy bym się chciało to ja bym wręcz organizował i chodził, bo po prostu lubię spędzać z tymi, ludźmi, z tymi ludźmi czas. Poza zawodowo dumny jestem na pewno z rodziny. Bez dwóch zdań. Dwójka dzieciaków, bliźniaki. Zawsze mówię, że urodzone tego samego dnia, tego samego roku Basia i Benio skończyły niedawno 6 lat. Już naprawdę samodzielne, kumate dzieciaki to jest coś, co jest chyba największa duma, taka radość w moim życiu. Jeśli mogę tak powiedzieć, myślę, że pewnie mogłem spędzać z nimi więcej czasu. Tak to się mówi, że jak się pracuje, to, to zawsze można więcej. Więc to największa duma. Plus, Kamila, czyli mama tych dzieciaków, jesteśmy razem, też daje mi, jakby nie patrzeć, dużo wsparcia. Kolosalnie dużo wyrozumiałości, myślę, i tutaj Kamila, duże podziękowania w Twoją stronę, Jak będziesz, jeśli będziesz oglądać oczywiście to nagranie. To tym bardziej w ostatnim czasie. I w ostatnim czasie, przez ostatni czas mam na myśli. Pff, rok może. Czyli kiedy pojawiła się pierwsza informacja odnośnie zmiany rozliczenia w fotowoltaice, jakby nie patrzeć, w czasie przeszłym już można powiedzieć, byliśmy firmą fotowoltaiczną i zmiany odnośnie rozliczenia, czyli to, że po prostu to no nie będzie się opłacało, nie będzie się spinało, ludzie nie będą tego chcieli. My nie bardzo, ja nie bardzo miałbym chyba poczucie takiego i takie wewnętrzne przekonanie, że to jest coś, co ja bym wujkowi cholera w takich warunkach, jakie tam były, wtedy polecił. Więc bardzo dużo stresu, bardzo dużo złej takiej energii negatywnej, frustracji, irytacji, drobne rzeczy wpływały na mnie bardzo, stresu tyle. Jakby nie patrzeć, czułem się odpowiedzialny i dalej czuję za ponad 100 osób, plus jakieś rodziny, które te osoby mogą mieć, i, no i za wszystko, co tutaj robimy. Plus, oczywiście, tysięcy, tysiące ludzi, którzy nam zaufali, chcieli z nami zrobić różne rozwiązania, żebyśmy im pomogli w domu czy w firmie. No to to jest bardzo duże poczucie odpowiedzialności, duża dawka odpowiedzialności na barkach, którą miałem i przez ten rok. Dumny jestem z tego, że gdzieś poradziłem sobie z tym. Ważne, nie poradziłem sobie sam. Na pewno bardzo dużo wsparcia, dobrej energii, wspierania, takie mówię, damy radę, prostego nawet. Od ludzi przede wszystkim wewnątrz firmy, ale też tak jak wcześniej powiedziałem, od, od Kamili właśnie dzieciaki też czasami przychodzi do domu nie do końca wesoły. Wiadomo, a co się stało? coś tam coś tam, jakąś głupią minę zrobiły i to od razu zmienia trochę dzień. Więc. Więc na pewno to, więc ta wytrwałość w tych trudnych czasach, to, że bardzo bym chciał myśleć, że te osoby, które dzisiaj są na pokładzie, w strefie energii, mają zaufanie do mnie, mają zaufanie do firmy i wiedzą, że już dzisiaj z tego dołka wyszliśmy na pewno, idziemy dalej do przodu. Więc, więc tak, więc duma z wytrwałości, duma z tego, że te osoby, które dzisiaj są, dają energię, dają wsparcie, dają motywację do działania i faktycznie powodują że te rzeczy, które byśmy chcieli robić w przyszłości, za rok, dwa, pięć, dziesięć, no cholera, no wiem, że po prostu są możliwe, nie? Więc no z tego też jestem dumny. W większości przypadków, nie wiem, 70, 80, może nawet 90% czasu, to są spotkania, czyli tak naprawdę można powiedzieć praca z ludźmi w różnej formie, od spotkań, gdzie jestem w roli odbiorcy informacji, może doradzania, do roli, gdzie jestem wsparciem, pomocą w rozwoju, w poprawie wyników, no to tutaj też i to zdecydowanie to od rana do wieczora w cudzysłowie spotkania, plus oprócz tego praca nad, nazwijmy to, celami, strategiami, standardami, czyli tym, co byśmy chcieli zrobić. Z kim byśmy chcieli zrobić, żeby, żeby ci kim byli dobrzy, w dobrym miejscu, żeby mieli dobre kompetencje i w jaki sposób te rzeczy osiągnąć. Plus dużo różnych pobocznych rzeczy, decyzji do podjęcia na co dzień. Mój dzień pracy zaczyna się z reguły w okolicach około 9 przed 9, kończy się między 18 a 20 z reguły. Czasami udaje mi się wcześniej, czasami, czasami później, to te dni są też bardzo różne. Trochę podróżuję po Polsce, bo też lubię pojechać do oddziałów różnych, żeby porozmawiać z ludźmi bezpośrednio, na miejscu przybić, jak to się mówi, przysłowiową piątkę, zapytać po prostu co tam. Ale tak twarzą w twarz, a nie koniecznie przez, przez wideo. Wiem, że teraz te konferencje się stały popularne i są łatwe, w sensie bez pokonywania dystansu samochodem. Ja jednak z tej starej szkoły chyba można powiedzieć, że się wywodzę i... Spotkanie twarzą w twarz. Przybicie piątki, yy, pogadanie tak oko w oko zawsze będzie dla mnie fajniejsze, lepsze niż y, rozmowa y, na wideo. Więc przede wszystkim spotkania, przede wszystkim praca z ludźmi, y, plus ta praca, nazwijmy ją strategiczna pod kątem celów, y, jakie chcemy osiągnąć, sposobów, jak to osiągnąć. Y, więc dużo rzeczy na głowie. Obiektywnie trzeba powiedzieć, że finalnie za wszystko, co się tutaj dzieje, no jestem odpowiedzialny ja. Więc można powiedzieć, że co robię, no teoretycznie nie robię wszystkiego, odpowiedzialność finalnie spada, spada na mnie, więc cieszę się też, że otoczony jestem ludźmi, którzy w tej odpowiedzialności, w tych obowiązkach, w tych decyzjach mi bardzo, bardzo pomagają, że gdzieś u mnie jak się pojawia temat taki, gdzie, są, gdzie się pojawiają jakieś trudności, no to myślę, że to jest 5%, może 2%, może 1%, gdzie po drodze te trudności są wszystkie już rozwiązane, więc też mi się dużo łatwiej, fajniej i przyjemniej pracuje. Dobrze, to co lubię robić w wolnym czasie? Jaki ja tu jestem prywatnie? Z jednej strony może jestem trochę inny niż w pracy, z drugiej strony może jednak podobny, eee, tak mi się wydaje. Eee, co lubię robić? Ostatnio eee, faktycznie trochę więcej się wziąłem za siebie pod kątem sportu, pod kątem aktywności fizycznej. Dużo więcej jeżdżę teraz na rowerze. Dlaczego? Bo kupiłem rower. <gryw> więc faktycznie więcej niż jak go nie miałem. Eee, więc rower. Eee, faktycznie złapałem taką, eee, nie wiem, zajawkę, bakcyla, zwał jak zwał. Do łażenia w sensie, lubię spacery, słuchawki na uszach połączone z dobrym audiobookiem. Naprawdę nie ma fajniejszej rzeczy na świecie dla mnie, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Dodatkowo trochę więcej teraz teraz siłowni. Wiem, że nie widać, ale, takie, ale, ale chodzę, ale nie tylko chodzę, żeby przyjść i wyjść, tylko też coś tam poćwiczę. Więc aktywność fizyczna polubiłem że od gdzieś mniej więcej dwóch lat. Jakieś takie odkrycie dla mnie było chodzenie po górach polskich na ten moment. Myślę, że jeszcze dużo mi zostało do, do zwiedzenia. I polskie tatry... Y Czekam jeszcze na Bieszczady, są trochę dalej i jakby szkoda mi trochę 3-4 godzin drogi, żeby tam jechać, ale Polskie Tatry to jest coś, co naprawdę, no, można powiedzieć, że się trochę zakochałem. Gdyby tylko jeszcze mi kolana pozwalały, żeby móc więcej chodzić, to by było super. Taki wiek już może, że, że człowiek musi zacząć chodzić do lekarza, jak ktoś go szczyknie i... Więc Tatry, chodzenie po górach, to jest coś, co jest połączeniem aktywności fizycznej, co jest fajne, jest dodatkowe jakieś takie uczucie spełniania, osiągnięcia celu, wyjścia na szczyt, a do tego wszystkiego okraszone pięknymi widokami. Nie wiem, co chcieć więcej, więcej. A do tego jeszcze jak się z fajnymi ludźmi przy okazji, to pff, naprawdę, naprawdę fajne. Niedawno byliśmy na wschodzie słońca, na Babiej Górze. Wymyśliliśmy sobie, że zrobimy tak, zrobimy sobie śniadanie na Babiej Górze, jajecznicę sobie usmażymy. To już było lato chyba, tak to był lipiec wydaje mi się, czerwiec, naj... czerwiec, lipiec, gdzie wychodziliśmy na wschód słońca, okazało się że bardzo dużo ludzi, byłem zaskoczony, że nie było miejsca na parkingu, wychodzimy na szczyt, przypominam lato, jeden stopień ciepła w skali Celsjusza, więc jeden, dwa stopnie ciepła, ja siedziałem przy tej kuchence gazowej, robiłem to jajecznicę, telepiącymi rękami, jak się okazało rondelek i kuchenka gazowa to nie jest najlepszy sposób na jajecznicę. Taka rada. Dlaczego? Dlatego, że ta jajecznica się tam gotuje. Ona się nie smaży, tylko 15 minut się gotuje. I jak miałem zrobić dwie, bo było na słonecznie czwórka, a nie wbiłem tyle jajek naraz do, tej, do tego rondelka, więc pół godziny siedzenia z tym na jednym stopniu yy, yy, ciepła yy, przy wietrze, Fuh, to, yy, to nie wspominam tego dobrze. Sam ten jeden, jeden moment nie wspominam, bo później słoneczko i faktycznie yy, no niesamowite wrażenie, yy, jeśli chodzi o samą Babią Górę czy o wschód słońca. Co dodatkowo w wolnym czasie, chyba tak jak każdy serial, film czy jakaś muzyka. Z seriali, no teraz Netflix, przed Disney Plus, no to coś tam liznąłem tego Disney a też trochę. Z takich netflixowych seriali, to, które obejrzałem od deski do deski, moja miara. Ciekawego serialu jest to, że jak go oglądam, to nie wiem kiedy mi zeciał czas, i raczej nie sięgam do telefonu, żeby coś sprawdzić. Tak sobie sprawdzam, czy to jest spoko serial, czy nie. I na przykład Stranger Things na Netflixie był takim serialem, gdzie z Kamilą siedzieliśmy wieczorami kurde, już dobra, już 12, już trzeba i spać. No ale jeszcze to, ale jeszcze to. I faktycznie z takim zaangażowaniem, z ciekawością, co dalej eee, oglądaliśmy. Plus fajnie osadzone w takich realiach muzyka z moich lat gdzieś młodości, można powiedzieć. Może nie młodości, ale takie gdzieś jeszcze przewinęły, więc, eee, więc to też fajne. Co więcej, pogrywam, bo nie powiem, że gram, bo to by było kolosalne nadużycie, pogrywam na gitarze, e, pogrywam na perkusji, e, że jakby się mieć umówić na jakiś konkretny kawałek i dać mi odpowiednią ilość czasu i ten kawałek byłby prosty, to myślę, że bym się nauczył grać na gitarze i na perkusji go, e, więc jak coś to można e, gdzieś pograć razem. Co jeszcze książka? I rano i wieczorem z reguły mam znajduję, planuję. W większości przypadków udaje mi się realizować czas na, na to, żeby poczytać książkę, a od biografii przez jakieś książki rozwojowe, nazwijmy je biznesowe też. No i dodatkowo pozostaje czas. Na, na rodzinę, czyli ten jeden jedna, jedna z rzeczy, jeśli mogę tak powiedzieć, rzeczy czy obszarów, z których jestem bardzo dumny, które są kolosalnie ważne, żeby nie powiedzieć najważniejsze, absolutnie w moim życiu. Więc, więc czas dla rodziny. Czy gdzieś właśnie wspólne wyjście tak się udało, złożyło, przypadkiem, bo to nie było planowane że mieszkam w takim miejscu, gdzie faktycznie bardzo blisko fajnych miejsc, terenów do jeżdżenia na rowerze, do chodzenia i mamy fajną górkę, gdzie z dzieciakami lubimy pójść, zapalić ognisko, czy z kiełbasą, czy bez kiełbasy, dla samego ogniska posiedzenia, z tym klimatem takim, no to naprawdę piękna, piękna sprawa. Co jeszcze ewentualnie o mnie pod kątem wolnego czasu? Chyba tyle. Czy coś jeszcze innego robię? Góry, granie na gitarze, granie na perkusji, jakaś aktywność fizyczna, więcej lub mniej czas z rodziną, no i oczywiście czas ze znajomymi, czyli weekendy przy przysłowiowym grillu, przysłowiowym jakimś tam napoju w, szkle, napoju w szkle, też przy kiełbasce, no to też czas, gdzie, który fajnie pozwala podładować baterie, pośmiać się, posiedzieć w dobrym towarzystwie, no to też jak najbardziej coś, co, co wypełnia bardzo mocno też mój wolny czas. Słowami końca, podsumowania jakiegoś, żeby spiąć może w klamrę, no to chyba chcę podziękować wszystkim z, z głęboko serducha. Wszystkim i tym, którzy są w moim życiu prywatnym i dają mi wsparcie, ale też po prostu są i są taką dobrą, pozytywną dawką energii i pozwoleniem mi na to, że mogę przestać myśleć o wszystkich innych rzeczach, a po prostu się wyluzować i zrelaksować. Też bardzo duże podziękowania dla wszystkich osób, które są dzisiaj w strefie energii. Były różne trudności, problemy przy całym tym przejściu z fotowoltaiki na produkty inne, bo systemy grzewcze że są dalej, że mimo wszystkich trudności, problemów, które z tego wynikły, sama zmiana wiadomo, że też jest trudna, ona zawsze jest stresująca, to że są, że trwają, że jest to zaangażowanie, ta wiara przede wszystkim i zaufanie, że jest i dobrze, będzie jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Więc tak, więc dziękuję za zaufanie, dziękuję za zaangażowanie, dziękuję za wsparcie i za dobrą energię, którą mi dajecie.